Dzień dobry, witam Was serdecznie i zapraszam dzisiaj na film na temat gadżetów dla dzieci, dla niemowlaków, które nie przydały nam się w pierwszych miesiącach, pierwszych 2,5 miesiąca życia mojej córki. Na początku oczywiście chcę zaznaczyć, że powstała część o gadżetach, które się przydały. No a jeżeli jeszcze nie widzieliście, to koniecznie Was tam zapraszam i odsyłam. No a właśnie teraz czas na te rzeczy, które się niekoniecznie sprawdziły albo po prostu najzwyczajniej w świecie nie przydały. Zaznaczam tutaj, że każde dziecko jest inne, każde potrzebuje czegoś innego i każde lubi co innego. No ale właśnie, może Wam opowiem, może okaże się, że u Waszych dzieci też to będzie zbędne, a może warto jeszcze sobie odpuścić i tak dalej, i tak dalej. Przede wszystkim moja córka od pierwszych dni życia, może nie od pierwszych, bo jeszcze w szpitalu to lubiła, jak wyszłyśmy ze szpitala też to jeszcze lubiła w miarę, a później okazało się, że tego bardzo nie lubi, bo jest dzieckiem super aktywnym. Od pierwszych dni, tygodni ruszała już bardzo żywo rączkami i lubiła się gdzieś kręcić, przekręcać. Oczywiście na początku nie ruszała jeszcze nóżkami, ale też w miarę szybko zaczęła. Więc czego nie lubiła? Nie lubiła ciasnego otulania, wkładania jej w rożki, śpiworki i otulacze. Nie, nie. To dlatego, że ona lubiła mieć rączki przy buzi, lubiła sobie nimi machać, lubiła, może nie, od początku się nie bawiła. W każdym razie nie lubiła mieć rączek w ten sposób, nie lubiła być ściśnięta. Więc u nas niestety przepiękny, ale to przepiękny kokonik otulacz się nie przydał. Ubierałam jej go, zakładałam, wkładałam go w ten kokon ją kilka razy, ale to zawsze kończyło się niedobrze, źle to się kończyło i matka stwierdziła, dobra, to ściągnę ten kokon, niech będzie. Owszem, właśnie mówię, w szpitalu jeszcze lubiła, bo panie ją tak mocno położne owijały na porodówce i spała długo, ale później, no to już mówię, odkąd zaczęła ruszać rączkami, a stało się to dość szybko, nie lubiła żadnego otulania. Więc na nic nam się zdał ten kokonik otulacz, który jest przepiękny, tak jak mówię, i wiem, że u wielu, wielu, wielu noworodków się sprawdza. Na nic zdały nam się też śpiworki. No nie, jak jakoś po prostu ani mi było niewygodnie, ani jej było niewygodnie. No nie, bo później było mi ją ciężko wyciągnąć z łóżeczka i to tylko były same problemy, ona się też denerwowała i tak dalej. Więc kokonik otulacz, śpiworki, ale też mam strasznie dużo, tak teraz patrzę. Jakichś przykrywadełek, śpiworków, rożków, kocyków. Matko kochana, na co to tyle tego? To jest coś, z czym po prostu przesadziłam i poszalałam. Jak z ciuchami nie, to z tymi wszystkimi przykrywadełkami. To jest jakaś masakra. Na co komu tyle tego? Wystarczy naprawdę podstawy. Kupcie jedną, dwie rzeczy i tyle. Jeżeli Wam zabraknie, dokupcie. Ale ja mam raz, dwa, trzy, cztery... Niektórych nawet nie użyłam. Oczywiście to się przyda, bo to są kołderki czy jakieś kocyki, które będą nam służyły też przez kolejne miesiące. Jeden do wózka, jeden tu, jeden tam, bla, 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 bla. To się też zużyje, ale na początek nie potrzeba tyle tego. Bez sensu. Jeden kocyk, dwa kocyki i rożek i będzie spoko. Przepiękny, ale to przepiękny, w którym ja się absolutnie zakochałam, kokon z laminu, okazał się zbędny. On początkowo leżał w dostawce i Hani było miło, bo była taka otulona tym kokonem, było fajnie, ale później mnie zaczął ten kokon denerwować, dlatego że on jest dość wysoki i kiedy leżał w dostawce, ja nie widziałam zazwyczaj jej twarzy, więc musiałam wstawać, pochylać się, automatycznie się budzić. W momencie, kiedy wyciągnęłam kokon z dostawki, nasze spanie bardzo się ułatwiło, bo ja po prostu ją widziałam. Widziałam, co jej się dzieje, jaki ma grymas na twarzy, czy podać jej smoka, czy będzie teraz karmienie i tak dalej. Przerwało mi. Mam nadzieję, że nie tak bardzo nie urwało. No i właśnie nie mamy za bardzo co z nim zrobić, bo on nigdzie nie jest przydatny. Nawet u dziadków nie jest przydatny. No tak sobie leży. No nie wiem, czy się jeszcze kiedyś przyda. Może gdzieś kiedyś, jak będziemy jechać na wakacje. No nie wiem, no po prostu... No nie wiem, no nie. Uważam, że to jest zbędne. To jest niezbędne, to może się przydać, kiedy faktycznie, ja myślałam, że będziemy go sobie używać, jak ona będzie spała w łóżku, żeby jej nie zgnieść, potem się okazało, że jej jednak nie zgniotę, że jednak łóżko jest na tyle duże, że ona może spać z nami, nie musi być w tym kokonie. Myślałam, że sobie będzie na dole w tym leżeć. Jeżeli nie planujecie łóżeczka, a po prostu na przykład, że dziecko będzie z Wami w łóżku, a żeby miało swoje osobne miejsce, to ten kokon na pewno się przyda. W naszym przypadku nie zdał egzaminu, chociaż jest przepiękny i na pewno nie jedna z Was może się przydać.
Kolejna rzecz, na której tutaj siedzę, no i właśnie służy głównie jako ozdoba, to kura do karmienia. Z kury skorzystaliśmy kilka razy, zwłaszcza w ten sposób. Tak, ta kura była pomocna. Jak mała nie chciała się dostawiać do jednej z piersi czają, bo oszukiwać, kombinować. Ta droga mleczna, ja mówię, była skomplikowana. Ale równie dobrze spisałaby się zwykła, najzwyklejsza poduszka. I spisywała się zwykła, najzwyklejsza poduszka. Jeżeli karmiłam ją na dole, chciałam ją dostawić do tej piersi, to nie biegliśmy specjalnie po kurę. Chociaż w sumie było kilka takich sytuacji, gdzie kura okazała się absolutnie niezbędna, ale ona bardzo szybko zaczęła być zbędna. To w ten sposób, że ona faktycznie kilka razy mocno mi się przydała i byłby problem i ambaras, gdybym jej nie miała, ale mogłam wtedy użyć zwykłej poduszki, a niekoniecznie tej kury. Jeżeli boicie się, no właśnie nie wiem, bo z jednej strony wiem, że poduszki do karmienia bardzo, bardzo ułatwiają. My się karmimy bez poduszki, trzymam ją w rękach i wszystko jest w porządku. Wiem, że karmienie jest takim trudnym tematem, że lepiej mieć więcej rzeczy niż mniej, no bo to nie jest wcale takie łatwe. No i nie wiem właśnie, czy polecić Wam tę kurę, czy nie. Wam zostawiam decyzję. Ja uważam, że jest przepiękna, wygląda świetnie i na pewno będzie super zabawką dla Hani. To jest też fajne, że ona nie pójdzie w odstawkę. Jest piękną ozdobą, będzie super zabawką. Można nawet pojeździć pewnie na tej kurze, ale nam do karmienia nie przydała się aż tak bardzo, jak myślałam, że się przyda. Kolejna rzecz to dużo kosmetyków. Nam się nie przydało. Używamy naprawdę podstaw. Podstaw. Raz, dwa, trzy. Trzech rzeczy, może czterech w porywach. A kosmetyków mam tak dużo. Tak dużo jak prawie dla mnie. No na pewno je wykorzystam, użyję albo rozdam koleżankom. Nie musicie mieć dużo kosmetyków. Naprawdę nie musicie mieć dużo kosmetyków. Oliwka, coś do mycia, coś do pupy, ewentualnie coś do buzi. I tyle. Ja mam i... No nawet już nie będę mówić, jak długa jest ta lista, a ograniczamy się do minimum. Oczywiście w pierwszych miesiącach nie przydały się też żadne zabawki, które trzyma się w ręku. Nie żebym spodziewała się, że się przydadzą, no ale już je miałam, byłam w nie zaopatrzona, jestem dalej, oczywiście one się przydadzą, ale na początek kompletnie to sobie odpuśćcie. Jakaś karuzelka, jakaś mata ewentualnie, ale nic, co się trzyma w rączce. No i ostatnia rzecz, która mi się kompletnie nie przydała, może jeszcze się przyda, ale na razie się nie przydała. To jest zakup, który można odłożyć w czasie. Ja przynajmniej mogłam. Ale to zależy, jak będziecie karmić. No bo jest to podgrzewacz do butelek i z Lovi, który jest zamknięty i zapakowany. My na szczęście nie korzystałyśmy z butelek, korzystałyśmy z nich tylko kilka razy i to do mleka odciągniętego przed chwilą. Więc podgrzewacz był zbędny. Może za jakiś czas, jak będę ją uczyła właśnie z butelki, żeby zostawała sama. Nie ze mną, to może właśnie się to przyda, ale jeżeli zastanawiacie się, czy kupić podgrzewacz do butelek, czy nie, to może nie, może kąpiel wodna jako podgrzanie pokarmu wystarczy, no chyba, że się okaże, że musicie, nie wiem jak to jest z mlekiem modyfikowanym, czy to trzeba podgrzewać, to się chyba ciepłą wodą zalewa, nie? Nie wiem, nie wiem. W każdym razie uważam, że nawet jeżeli się przyda, to za jakiś czas, a na pierwsze miesiące można to sobie odpuścić. No dobrze, to tak się prezentuje moja lista rzeczy, które się nam nie przydały. Jestem ciekawa, czy coś się Wam pokrywa, czy macie podobnie. Oczywiście, tak jak mówię, być może Wam się one przydały, więc koniecznie napiszcie w komentarzach, czy Wam się przydały, żeby dać wskazówkę, odnośnik dla innych mam. A ja mam nadzieję, że film był przydatny. Pozdrawiam serdecznie, do zobaczenia.